Witajcie moi drodzy na najlepszym kanale dla działkowców, które nazywa się, jak wiecie, Sobota na działce. Jest sobota, jest weekend, więc działamy. Dzisiaj, jak w tytule filmu, będziemy mówili o przygotowaniu czereśni do sezonu, tak? Czereśienki wyglądają jak wyglądają, już kwitną. I za chwilę będę mówił właśnie wszystko o tych robakach nieszczęsnych, tak? Wracając do poprzedniego filmu, zajmowaliśmy się też bardzo groźną chorobą jabłoni, a mianowicie mączniak prawdziwy, tak? Nie lekceważcie tych białych nalotów, już tłumaczyłem na grupie, tłumaczyłem na poprzednim filmie. Ja zastosowałem siarkol, tak? Wcześniej miedzian, siarkol, prewencyjnie. Jeśli u Was natomiast ten mączniak już się mocniej rozwinie, zastosujcie preparat o nazwie Kendo. On już jest mocniejszy i działa też już na objawy, tak? Czyli nie tylko prewencyjnie, ale również, jeżeli macie już tę jabłonkę Waszą mocno zainfekowaną, ponieważ jak spóźnicie się z opryskiem, to po prostu ten cały mączniak, po prostu drzewko Wam systematycznie będzie niszczył, może nie do końca, ale będą małe te owoce, popadają zawiązki, także liście też Wam opadną i nic z tego nie będzie. Teraz wracamy już do tematu czereśni, moi drodzy, a temat bardzo palący. Czereśnia, zobaczcie, kwitnie, tak? Co prawda malutka, mało tych czereśni będzie, ale ja nie chcę mieć jej z robakami tak zwanymi, tak? Co to są te robaki? Wiele osób się zadaje sobie pytanie, co robić, żeby ich się pozbyć. Niektórzy sadzą wcześniejsze odmiany, takie jak Riwan czy Burlat, tak, żeby po prostu ona nie zdążyła jeszcze tych jajeczek po prostu położyć na te młode czereśienki, tak? To po części jest skuteczna metoda, czyli saćmy te wcześniejsze odmiany, ale jeżeli mamy już późniejszą, tak jak tutaj kordia, to co robimy, moi drodzy? Ja proponuję oczywiście, tak? Najpierw podlewamy jakąś gnojóweczką, tak? Bo zaraz powiem, dlaczego to jest ważne, żeby teraz już podlać, tak? Nie lejemy tutaj tego nie wiadomo ile, ale zobaczcie, gnojóweczka jak najbardziej już przerobiona. I 10 litrów, możecie 20-30 litrów polać. I moi drodzy, ponieważ trześniówka, nasionnica trześniówka zimuje w glebie, tak? Najczęściej pod czereśnią. Więc żeby ograniczyć, nie mówię, żeby w 100% wyeliminować, ograniczyć musimy tutaj jakoś czymś to nakryć, tak? Możecie nakryć agrotkaniną, agrowłókniną, ale ja polecam właśnie tańszy sposób i też myślę skuteczny, a mianowicie zwykła tektura. Wycinacie taki okrąg mniej więcej dopasowany do tutaj tej powierzchni, którą macie zakryć, tak? I po prostu dopasowujecie. I to, jak powiedziałem, w jakimś tam stopniu, tak, o, dokładnie, żeby tu dociskane było, tak, o, i już w jakiś sposób ta trześniówka już tu nie wyleci, tak, ponieważ te muchówki wylutują po prostu i składają jajeczka na czereśni. Wtedy macie zainfekowane owoce i macie po prostu już problem. I co jeszcze ważne, połowa maja, moi drodzy, czas zawiesić tak zwane żółte tablice lepowe. Po co to się robi? Otóż po to, żeby po prostu odłowić jak najwięcej tych muchówek. Poza tym jest to też znak, że po prostu one już są i można zastosować też coś, po prostu jakiś preparat na chemiczny, tak, na zwalczanie tej muchówki. Kiedy one po prostu wylatują. Trudno to określić w 100%. Jedną z takich metod jest stosowanych przez sadowników, kiedy kwitnie tak zwana robinia, tak, akacjowa, powszechnie zwana akacją. Wtedy właśnie one wylatują i trzeba po prostu oprysk zrobić. Ale też metoda dobra to jest taka właśnie żółta tablica lepowa. Zakładamy po prostu od strony południowej, tam gdzie jest słoneczko i po prostu mamy informację, tak, jeżeli będą przylepione, to znaczy, że ta nasionnica już grasuje i po prostu trzeba zrobić oprysk. Ja mam nadzieję, że u mnie obejdzie się bez oprysku, jest położona tektura, jest tablica swojej też odłowi, więc moi drodzy, pamiętajcie o tym, że można jeść czereśnie bez robaków. Macie pytania, zadawajcie. Cześć!